Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Na początku chciałem Was przeprosić za taką małą przerwę, nazwijmy ją wakacyjną. Nie była ona spowodowana przez Krzycha, który jakby współtworzy tą serię, tylko przeze mnie, przyznaję się tutaj, przepraszam, biję się w pierś. Mam nadzieję, że takie długie przerwy się już nie powtórzą. A druga rzecz, to dzisiaj jestem troszeczkę niedysponowany. Mam nadzieję, że mi się uda przekazać Wam to, co bym chciał, ale spokojnie, jak coś mam zwolnienie z WF-u, przekazałem je do Pani, także moi drodzy, luz, wszystko jest pod kontrolą. Słuchajcie, tak całkiem serio, w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, chciałbym Wam pokazać, jak zrobić dobry spust. Wy zboczuchy. Nie. To nie ten portal. Tamten od czerwonego się nazywa tuby, a ten się nazywa od Twojej tuby. Słuchajcie, wymiana spustu w CZ-cie P10. P10 w zasadzie. No ten spust, który możecie kupić, nie wiem, czy jego da się kupić w zasadzie gdziekolwiek indziej. Ja wiem, że u nas w Polsce jego można kupić na chyba Halinka Arms. Mówisz Halinka, to mogła być Twoja reklama. A w zasadzie jest. Słuchajcie, to jest nowsza chyba wersja, kolega kupił. Tak, to jest już ta generacja druga spustu. I ona pasuje do wszystkich generacji pistoletu CZ-P10 z wyjątkiem wersji M, czyli pasuje do tych wszystkich, no tam dużo jest tych wersji, tak? Mniejsza o to. Co ma poprawić ten spust? Kilka rzeczy w zasadzie. Ten spust ma poprawić. Po pierwsze, to jest płaski spust, czyli tak naprawdę wygodniejsze, lepsze, przynajmniej jak dla mnie, po krótkiej nauce ściąganie tego spustu. Drugą rzecz, którą ma poprawić ten spust, to jest miękkość tego spustu, tak? Mam teraz takie fajne urządzonko, które jest skalibrowane, wywzorcowane w tym roku. To jest naprawdę kosmos, co to jest za narzędzie. Sprawdzimy sobie spust póki co, bo mam wersję z wymienionym spustem i wersję bez wymienionego spustu. I zaraz, moi drodzy, zobaczymy, jaka jest różnica. Tak naprawdę nie zalecane jest na początku, jeżeli macie w miarę nowy pistolet, teraz kwestia, ile to jest nowy. Ten ma przelatane około 300-400 kulek, więc jak dla mnie to jest praktycznie nowy. Teoretycznie jest niezalecane zmiana tej sprężynki od iglicy w jakichś nowych wersjach. W sensie takich niewyśmiganych jeszcze. To może być problem ze zbijaniem spłonek. Czy tak będzie? Za chwileczkę zobaczymy. Ja w swoim wymieniłem jedno i drugie, tylko że ja miałem przelatane już no grubo ponad, nie wiem, 1000 to jest mało, no nie wiem, dużo miałem nalatane tych kulek, więc mogłem sobie to zmienić i ani razu nie odczułem, żeby był problem z tym spustem. Jako taką, jako ciekawostkę mogę Wam jeszcze tylko powiedzieć, że wymieniłem ten spust dzień przed zawodami, na które jechałem, więc byłem też na strzelnicy, żeby tylko zobaczyć, jak o mniej więcej chodzi, ale to wtedy wystrzelałem, nie wiem, 50 sztuk może amunicji, czyli praktycznie nic. I na drugi dzień pojechałem z nim na zawody i śmiałem się, no bo udało mi się zająć wtedy pierwsze miejsce. Strzelając dynamikę oczywiście, nie mówię tutaj o statyce, tylko to były zawody Trigan, shoot-off, tak, to był shoot-off Trigan. I powiem Wam, że dobrze mi się z tego strzelało. I drill początkowy, który był do eliminacji, poszedł całkiem przyzwoicie. I później samo strzelanie też... łatwiej jest do wyuczenia się ten spust. Ale słuchajcie, koniec gadania, chciałbym Wam pokazać, jak zmienić ten spust. Co prawda jest kilka filmików, w tym, jeżeli się nie mylę, jeden polski albo angielski filmik na ten temat, gdzie jegomość pokazuje w zasadzie, jak ten spust wymienić. Aczkolwiek, jak ja patrzyłem wtedy na to, to tam nie było kilku dosyć istotnych elementów, co w zasadzie chłopaki tam też napisali w komentarzu. Być może nie nazwę Wam wszystkich części tutaj broni dobrze, ale pokażę Wam, jak to wymienić, o ile jeszcze pamiętam. Jak go wymienić, postaram się ustawić tak kamerę, żebyście widzieli krok po kroku. Więc tak naprawdę będziecie mieli ten filmik dosyć długi, on będzie sobie tak leciał. Jak ktoś będzie chciał wymieniać spust, to może lecieć z tym filmikiem jeden do jednego. I ewentualnie pauzować sobie go, żeby być na bieżąco. Także mam nadzieję, że Wam pomogę. Jest to ogólnie dosyć proste i nie potrzebujecie... Znaczy, co potrzebujecie, to wybijaki niby. Ja wybijaków wtedy nie używałem. Używałem w zasadzie, nie wiem, wiertła jakiegoś starego, czy coś w tym stylu. Wiertła trójki, dwójki. Zaraz zobaczymy wszystko. A więc, moi drodzy, od czego trzeba zacząć? To od tego, żeby sprawdzić, czy nasza broń jest rozładowana. A więc sprawdzamy rozładowanie naszej broni. Komora jest pusta. Strzał kontrolny. Okej, dobra, czekam teraz. Czekam. Piszemy.
Zwróciłem Waszą uwagę, co? Warto o tym pamiętać. Ze sobą w ogóle nie wziąłem żadnego naboju, to jest oczywiście pusty nabój. Żeby nie było, wyciągamy go. Puściutki nabój, spłonka była zbita wcześniej. Nie miałem przy sobie w ogóle innej możliwości, innego magazynka, ani nic, także pamiętajcie, moi drodzy, mi się wydaje, że takie gadanie na sucho, że trzeba sprawdzić broń przed rozładowaniem, przed manipulowaniem przy broni, niewiele daje, ale o tym już każdy mi się wydaje, że pomyśli, zobaczy, co ten debil zrobił w pierwszej chwili i później może gdzieś tam zostanie w głowach to, że trzeba jednak komorę nabojową sprawdzić. Więc raz jeszcze, teraz całkiem na poważnie, magazynek już odpięty, sprawdzamy komorę nabojową w jednej wersji, jest pusta, możemy oddać strzał kontrolny, robimy to samo z drugą bronią, komora nabojowa jest pusta, strzał kontrolny. I teraz pierwszą rzeczą, którą zrobimy, w ogóle Wam pokażę, jak te spusty wyglądają. Zobaczcie. Naciągnijmy je, bo one wtedy fajniej wyglądają. Zauważcie, tamten spust, nie, tak będzie chyba źle, co nie? Tak jest chyba źle. Muszą być tak samo, więc nie wiem, tak, ten z tyłu wtedy. Jak widzimy, ten spust jest tak zwany prosty, płaski spust. Powiem Wam, że to dużo daje. On jest chyba, wydaje mi się, też szerszy. Po szerokości on jest ogólnie płaski. Będzie to też widać, jakbyśmy później wyjęli ten spust. Mogę położyć jeden przy drugim, będzie tą różnicę widać. Ogólnie on też, moim zdaniem, będzie miał chyba krótszą samą drogę. Tutaj zobaczcie, jaki mamy ruch jałowy. Widzicie? Długi jest ten ruch, tak? Tutaj praktycznie ten ruch jest, zobaczcie. I tu już mamy ścianę. Czyli tu mamy ten ruch. Taki. Tu mamy ten ruch taki. No, różnica, powiem Wam, że jest duża. Jeżeli chodzi o siłę spustu, no powiem Wam, że jest różnica. Nie potrafię tego ja ocenić tak, ile to jest gramów, etc., ale jest różnica naprawdę wyczuwalna. Ale tak jak mówię, mnie najbardziej przekonało to, że ten spust jest po prostu bardzo wygodny. Krótszy jest też, tak. Nie wiem, czy reset się w zasadzie zmienił. Zaraz Wam powiem. Troszeczkę może krótszy jest? Nie, no jest krótszy. Poprawcie mnie, jeżeli coś kłamie. A może to placebo? Nie, reset chyba się nie zmienił jednak. Chyba to placebo. Ale sama droga ściągania spustu, geometria, łatwość powtarzalności układania palca, moim zdaniem, zdecydowanie jest na plus dla tego wymienionego spustu. Teraz użyjemy, moi drodzy, takiego urządzonka, o którym Wam już wspomniałem wcześniej. Zaraz większość osób się zdziwi, co to jest. To jest, moi drodzy, urządzenie polskiej firmy Axis. Ono było nawet, jeżeli się nie mylę, chyba w tym roku wzorcowane. To ogólnie służy do siły, na przykład zrywania wszelkiej maści pasków. Może też służyć jako waga. I teraz uwaga, to jest tak skalibrowane, że wpisujecie tutaj jak gdyby dane wejściowe współrzędnych geograficznych w Polsce, w którym, znaczy w ogóle gdziekolwiek się znajdujecie, ze względu na zmienną wartość G. I tak jak tam było w przykładzie podane, że powiedzmy zważone 5 kilo w Gdańsku, to będzie równo 5 kilo i 3 zera po przecinku, natomiast w Katowicach tam była chyba różnica 0,002 była różnica w wadze, więc to jest naprawdę ultra, turbo, hiper, ekstra dokładne urządzenie. Jedynie nie mam jeszcze dorobionego do tego jakiegoś sensownego uchwytu do spustu, ale tak naprawdę możemy, bo to możemy i wciskać i wyciągać, więc w tym momencie wciskając w ten sposób, myślę, że uzyskamy poprawny wynik. Zresztą tak mierzyłem też inne wartości broni i było to po prostu, no, w porządku, ok, sprawdziło się. Jako że nie dorobiłem się jeszcze czterech paluszków, no to radzimy sobie laborkiem. Dobra, odpalamy. Dobrze. I teraz, tak jak widzicie, zasadę działania. Leciutko naciskam. I tutaj mamy podaną siłę w newtonach. Oczywiście siłę możemy sobie zmienić w kilogramach, co w zasadzie zaraz zrobimy. To się da jakoś szybko robić. Nie, to są próbki. To ogólnie możemy wykresy sobie zapisywać.
kiedyś się tym więcej pobawimy. Możemy sobie nagrać na przykład wykres rozkładania się siły w Excelu, to nam chyba wyskakuje. O, tutaj jest naprawdę kosmos. Dobra, tu mamy newtony, kilogramy na coś, gdzie są ozety. Kilogramy mamy. Siłę podaną w kilogramach, tak? Dobra. I teraz jeszcze zrobimy sobie jednorazowo, to jest chyba clean, on nam to wyzerował. Możemy sobie dać pik, będzie nam tutaj pokazywał najmniejszą wartość i największą, no bo wiadomo, że jak lecimy w jedną stronę, no to idziemy ku minusowi, to mamy najniższą wartość, najwyższa nam się nie zmieniła, a jeżeli zaczniemy wciskać, no to będziemy mieli najwyższą wartość i mamy tutaj ten zakres przedstawiony. To nie tak się jednak zerowało, jak to się zerowało? Tutaj mamy zerowanie. Dobra. Słuchajcie, lecimy w takim razie z oryginalnym spustem. Jak on wygląda tutaj? Broń ma, nie wiem jaki przelot, około kilkaset strzałów. Jest dosyć nowa, więc ten spust może też jest jeszcze niedotarty. Zrobimy trzy pomiary i wyciągniemy powiedzmy średnią. Ważne jest też, żeby za każdym razem w taki sam sposób jak gdyby ściągać ten spust, żeby nie było, że gdzieś tutaj raz u góry przyłożymy, raz na dole, bo to wiadomo, że będzie duża różnica. Przykładamy tak jak gdyby, tak jak palec po środku i ciśniemy, pomalutku ciśniemy. Tutaj mamy już 1,5, 1700, 2000. No i tutaj nam pokazało, że mamy 2,5 kg, dokładnie 2,545. Te przecinki, moi drodzy, w tym przypadku są naprawdę realne. 2,500 przyjmijmy sobie. Zrobimy powtóreczkę. Zerujemy. Mieliśmy 2,500. Teraz nam wyjdzie 2,600, troszeczkę więcej. To jest, mówię, kwestia też przyłożenia dobrego, idealnego wręcz. Wow, ten uchwyt nie jest też super, super, ale na nasze potrzeby musi nam to dzisiaj wystarczyć. Wow, to teraz na pewno nie wyszło, to trzeba powtórzyć. 2,450, ale to jakieś było zerwanie, więc jeszcze raz przepraszam, was powtórzymy. Ten filmik będzie długi chyba. Nie no, 2,515, 2,5 kg, 2,500 z hakiem, myślę, że to będzie taka wartość realna tego spustu. Zobaczmy sobie teraz jako punkt odniesienia procentowo, ile ugraliśmy zmianą spustu na właśnie ten tak zwany od Halinki spust. Zobaczymy, co tu nam wyjdzie. Jestem bardzo ciekaw tego, naprawdę. No, ugraliśmy niemal kilogram. Zobaczymy, czy to się nam powtórzy. Kilo 600. Kilo 530. Kilo 500. No, powiem wam, że jest duża różnica. Teraz jeszcze zobaczymy, nie wiem po co przeładowałem. Teraz jeszcze zobaczymy, jak po zmianie spustu w tej wersji będzie się on zachowywał. Te pistolety ogólnie łatwo odróżnić. Będzie tamten spust, który zakładamy, będzie czarny. Poza tym ten ma tutaj wygrawerowanego wiedźmina. To jest wiedźmińska pukawka. Dobra, dzisiaj tak trochę mało serio, ale mówię wam, że źle się czuję i głupawę mam. Dobra, mamy spusty pomierzone. Na razie nasze super turbo hiper urządzenie możemy wyłączyć i odłożyć na bok. Przejdźmy teraz do upgrade'u. Podstawowe narzędzie, czyli młotek. Bez młota, pamiętajcie, nie robota. Tutaj mamy w zasadzie to, co jest w zestawie, czyli płaski spust i dwie sprężynki. Okej. Tutaj mam, zobaczcie, jakieś naprawdę turbo podłe wiertła, które sobie użyję do, no właśnie, do wybijania pinów. Wiem, że są dwa rozmiary pinów, ale to jest za duże, to jest chyba czwórka, jak się nie mylę, nie jest nawet napisane. Więc tu będzie potrzebna chyba dwójka i trójka, jak się nie mylę. Wiertełka, mi się wydaje, że to będzie najprostsze, jeżeli ktoś nie ma wybijaków, które też czasami kosztują dosyć dużo pieniążków, jak na coś takiego, co sobą oferują. No i słuchajcie, zaczynamy od wybicia trzech pinów, które trzymają mechanizm uderzeniowo-spustowo... spustu. Ok? Oczywiście wcześniej sobie możemy ściągnąć zamek, będzie wtedy wygodniej. Jak ściągnąć zamek, myślę, że każdy posiadacz Czesi wie. Odchylamy delikatnie do tyłu,
tutaj jest właśnie to, które nie pamiętam nigdy jak się nazywa, ta płytka oporowa, to ustrojstwo. I to właśnie się ciężko wyciąga, jeżeli się tego wcześniej nie robiło. Znaczy to jest proste, ale nie wiem, nieintuicyjne może nazwałbym to. Wyciągamy, mamy naszą broń w takim stanie. No i co? Bierzemy się za wybijanie pinów. Robimy tuk, tuk, tuk. Przyda nam się na przykład taśma izolacyjna, żeby sobie podłożyć coś, żeby móc tłuc, żeby ten pin gdzieś miał swoje ujście. To będą te większe piny, znaczy nie, dwa będą większe, a jeden będzie mniejszy w zasadzie, tak. Bo musimy wybić piny. Tu wam teraz przybliżę. Ten pin i ten pin. Ten jest troszeczkę mniejszy. Dobra. Lecimy, czyli bierzemy młoteczek elegancko. Dup, dup, dup. No. One tak wychodzą, jakby chciały, a nie mogły. To też się nie martwcie. Może w drugą pójdzie. Skróciliśmy sobie nasze urządzenie. Dobra, wyjmijmy sobie na razie zwykły pin. Tutaj mamy tak zwany pin, nie wiem jak go ładnie nazwać, sprężysty pin. Ten będzie łatwiejszy. Zaczniemy od łatwiejszej sprawy. Ten tak naprawdę, jakbyście się postarali, to nawet jesteście w stanie wypchnąć. Zresztą widzicie jak on wychodzi. I później właśnie ten mechanizm ściąga się dosyć specyficznie. Ale dobra, tutaj no niestety nie ma innej metody niż porządne pieprznięcie młotkiem. Ała! Krucyfiks, tylko nie w palec. Krucyfiks. Nie bierzcie ze mnie przykładu. Nie walcie w palec. Już wyszedł ten spust troszeczkę. Może go po prostu. Znaczy spust. Ten pin, może go po prostu złapiemy i już wyciągniemy tak normalnie. Ta. Tak, już. No tutaj, moi drodzy, nie ma finezji. Tylko uważajcie na pancerza. Druga podkładka już by się powoli przydała chyba. Chyba, że wyjdzie. Kurde, taśmy izolacyjne się kończą. Pozdrawiamy Wiśnie, jeżeli to ogląda. To tak po prostu. Dobra, no i walimy dalej. Słuchajcie, jak widać, żeby zrobić dobry spust, to trzeba się nawalić. Krucyfiks. Trochę poza kadr z tym wylezę. I na obrzeżu będę to tłukł biurka. Wylazło. Jak to wcześniej już mówiłem, krucyfiks. Wylazło. Nasz nieszczęsny ten pin taki właśnie taki. On jest taki, zauważcie, on jest taki zawinięty. Nie wiem jak to nazwać. Sprężynujący właśnie. On jest taki w taką rurkę zawiniętego takiego ślimaka. I one są właśnie paskudne ogólnie do wybijania, tak? Dobra, i jeszcze ten pin musimy sobie tutaj wydupcyć na razie. Ale tu musimy wziąć dwójeczkę. Wybijak tudzież wiertło tempę. Znaczy może być też ostre. Jak komuś nie żart, nie polecam DeWaltów Extreme'ów, bo będą zbyt kruche. Muszę tak robić troszeczkę na uboczu kamery, żeby w kamerę nie dupnąć. Te piny mniejsze ogólnie wychodzą. Ała! Aj! Ahu! Krucyfiks! Mówiłem wam, że jestem jakiś troszeczkę przeziębiony, chory i to jest zły pomysł, żebym ja w ogóle teraz gberał przy tym i to robił. Krucyfiks. Dobra, poza kadrem go trzeba wybić, w sensie tutaj, dupnąć.
bo kończy się moja podkładka. Dobra, czekajcie, znalazłem jeszcze lepszą podkładkę. Tu musicie uważać, żeby wam to gdzieś oczywiście na bok nie zeszło. Tak, bo tutaj ten pin może wam zajść, jak gdyby. Musicie czuć, że w pin walicie. Wyszedł. Prawie. I franca. Tak naprawdę to łatwo wychodzi, tylko że mi coś nie wychodzi. Dobra. Mamy to wyjęte. I teraz musimy wyciągnąć sobie nasz mechanizm. Tutaj zobaczcie, wam wszystko już lata. To wam już tutaj lata z tyłu. To jeszcze wam nie lata, bo jeszcze to trzeba wybić. Jeszcze tam trzeba wybić, ale to pomalutku. I to teraz, moi drodzy, ja wiem, że ja brałem taki dosyć cienki śrubokręt, nie pamiętam już, czy bardzo cienki, czy tylko cienki. Wezmę na razie bardzo cienki i tam trzeba się namajbrować. Nigdy nie pamiętam, co tam trzeba było zrobić, a coś tam, jak zaczniecie ruszać, to za wam zaraz wyjdzie. To wam, to wychodziło, jak pamiętam, w któryś bok. I się zaczyna wychodzić w tą stronę. I teraz musicie wcisnąć sobie cały ten... Ten śrubokręt za mały. Musicie cały ten mechanizm tak jak gdyby wcisnąć. O! I ciężko to się dosyć robi. To widzicie? Wciskać. Czekajcie, zaraz wam to postaram się pokazać jak najlepiej, bo zależy mi na tym właśnie, żeby ten etap pokazać dobrze. Widzicie? Wciskacie go, żeby on wyskoczył. I teraz w moim przypadku to się zrobiło dosyć źle, bo wypadło mi takie coś. To oczywiście będzie trzeba za chwileczkę włożyć na odpowiednie miejsce ten pin, ale to zaraz do tego etapu przejdziemy. Na razie odkładamy to na bok, pokażę wam później, o co chodzi. I teraz tutaj wam już część, zobaczcie, wyłazi. Macie już część wyciągniętą. Teraz musicie sobie wyjąć jeszcze resztę. A, jeszcze zapomniałem o tym pinie. Tu jeszcze mamy ponty pina. I tego ponty pina też wybijamy na samym końcu. Jak to zrobić, żeby nie uderzyć w kamerę? To jest dopiero wyzwanie. Au! To tak tłukło całe noce, całe nie tłukło. Taki... Dobra, wywalamy go. Tutaj na tej części biurka ona mi troszeczkę za mocno może amortyzuje i to jest też problem. Dlatego wziąłem to, zrobiłem na stabilniejszej powierzchni. Wyciągamy pina kolejnego i wychodzi nam nasz mechanizm spustowy. Alright. Teraz tak, z tego co pamiętam, musimy trzymać przyciśnięty język spustowy i wyciągnąć tego pina. A następnie zakładamy sobie elegancki spust. No i teraz oczywiście trzeba natrafić, włożyć. To jest proste. Czekajcie, zrobimy to tak. Włożymy pół na pół. Tak. I teraz. O, wlazło? Wlazło. Mamy nasz spust założony. Składamy to, moi drodzy, w odwrotnej w zasadzie kolejności teraz. Wszystko na miejsce. Tu musimy wcisnąć. Nie wiem, jak tą część nazwiemy. Nazwijcie ją, jak chcecie. Ją trzeba wcisnąć, bo inaczej nie włożycie tego. Nie włożycie tego. Dobra. Patrzcie, chodzi. Jak zły. Dobra. Następnie, moi drodzy, wkładacie tą część. Uważacie sobie, chociaż ostatnio mi spadła. Dobra, może nie spadnie. O tym, nie wiem,
druciku, mówię, sprężynce. Ona jest taka niemiła. No, i teraz najciekawszy moment. Przydałaby mi się pęseta, bo musimy włożyć tą malutką część tam na dół, a później wsunąć w odwrotnej kolejności, no właśnie ten element, który nie wiem, jak on się nazywa tak ładnie. A to jest ten element, który tak naprawdę jakby wciskamy, żeby to poszło do dołu. I teraz jeszcze tylko się przyjrzę, którą stroną on wchodzi. A czekajcie, ja go może teraz włożę sobie. Ha! Oszukamy system. Możemy go teraz włożyć. Może go włożę w tą drugą część. Może będzie mi łatwiej. On się zablokuje mi tutaj w miarę. Czy nie zablokujesz się, Franco? Cicho. Cicho. Siedzi. Siedzi. Nie wypadamy, nie wypadamy. Okej. I wkładamy. Wkłada się to łatwiej. No dobra. W zasadzie tutaj nie ma teraz technologii NASA. W odwrotnej kolejności wrzucamy sobie nasze piny. Oczywiście nie walcie tutaj, teraz mówię całkiem serio, na chama. Jeżeli coś Wam nie pasuje, to znaczy, że o, gdzieś Wam coś takiego się zrobiło, więc to musicie sobie teraz dobrze spasować. Najlepiej sobie tak pod światło jakoś popatrzeć, czy wszystko Wam dobrze przechodzi. W tym pinie pamiętajcie, że musicie mieć ustawiony dobrze spust i dopiero on Wam wejdzie. Ten akurat pin będzie Wam lekko wchodził. W zasadzie bez większego wbijania on powinien się Wam poddać. O, widzicie? Już praktycznie cały czas ruszamy spustem, on wtedy się ułoży. Musi się ułożyć. Możemy oczywiście leciutko pomóc mu. O, ale naprawdę ten pin uważajcie, żeby coś tam sobie nie pokrzywić, tak? No i reszta pinu. Możemy też się wciskać czymś dużym, jeżeli byście mieli jakimiś klapcęgami czy coś. Dobra, je wbijamy. Ja nie będę robił, bo to jest, jak widzicie, to jest bardzo miękkie i źle mi się na tym wbija. No ale wiadomo, tutaj w odwrotnej kolejności wbijamy wszystkie piny. I jeszcze raz Wam podkreślam, dobrze miejcie to wszystko ustawione, żeby sobie nie narobić bigosu. I ostatni, malutki. Już macie włożone te piny, to pamiętajcie je delikatnie jeszcze schować sobie. One nie mogą być zlicowane na równo. Muszą być lekko wewnątrz. Już takie dosłownie delikatne zlicowanie. Bo jak, znaczy delikatne wybicie, bo później jak je zostawilibyście w ten sposób, to z drugiej strony one nie będą praktycznie wychodziły. A tak jak widzimy, mamy je elegancko po drugiej stronie. Więc jedną część, moi drodzy, mamy już z głowy. Można w zasadzie na tym etapie by było, jeżeli ktoś sobie nie ufa, sprawdzić, czy to działa. W zasadzie to nas niewiele kosztuje roboty. Sprawdźmy teraz, ile, czy w ogóle sam spust coś zmienił, jeżeli chodzi o wagę. Tak z ciekawości. No widzicie. Sprawdźmy, czy tu coś się, oczywiście te newtony musimy zmienić na kilogramy. Dobra. Ustawiamy sobie pik i zobaczymy jeden raz, tak żeby zacząć z ciekawości, czy to w ogóle sam spust coś już zmieni, czy raczej nie. Obstawiam, że raczej chyba nie. Nie, już coś zmienia. Mamy 2200. A zróbmy jeszcze raz, zobaczmy. A, wyzerujmy sobie oczywiście. Było 2200, wcześniej było 2,5, jak kojarzę, 2600 chyba nawet. No, 2400. Nie no, 2200, ten 2400 coś zerwałem. Czyli już coś tutaj nam się poprawiło, ale jeszcze została sprężyna. Czego? Iglicy.
więc lecimy z tematem dalej. I teraz jestem, moi drodzy, teraz się zastanawiam ogólnie, bo jesteśmy na etapie, tutaj mamy w zestawie dwie sprężyny. Jedna jest dłuższa, cięższa zarazem do nowego, jak gdyby, pistoletu, a druga takiego, co już ma troszeczkę nalatane. Jako że kolega na razie żadnych zawodów nie będzie strzelał, zobaczymy, czy taki przebieg, obstawiam tutaj około 300 może nawet strzałów, starczy na założenie właśnie tej lżejszej sprężyny. Cięższa powinna mieć około 1,8 kg, gdzieś tam było napisane, czy to nawet tu jest gdzieś napisane, już nie pamiętam, gdzieś to było. Dobra, w każdym razie rozbieramy dalej naszą czasie. Czekajcie, która jest krótsza, która jest dłuższa. Ta jest krótsza, tą założymy, tak? Musimy zespół liczny sobie wyciągnąć. To w zasadzie to. Lufy też w zasadzie możemy się pozbyć na razie. Bierzemy sobie śrubsztaka i musimy ściągnąć płytkę oporową, tak? Czyli odciągamy cały ten zespół, tak? Wyciągamy płytkę do góry i delikatnie wyciągamy całość sobie. Tutaj pamiętam, że pierwszy raz, jak to rozbierałem, to się troszeczkę wystraszyłem, że coś mi pękło. Zaraz Wam powiem, pokażę w zasadzie, dlaczego się wystraszyłem. Naciągamy to w ten sposób i ściągamy może tak. No to trzeba jednak kawałek ściągnąć, a chciałbym, żebyście to widzieli. Widzicie? Ta część jest pęknięta! O nie! Ona po prostu musi się przeskładać z dwóch części, bo jakbyśmy to inaczej założyli. No ale tak jak mówię, pierwszym razem jak to robiłem, to się troszeczkę tego wystraszyłem, że to mi pękło. Głupi ja. Długościowo sprężynki są identyczne. Ta jest ewidentnie twardsza. Grubość zwojów, mi się wydaje, że będzie bardzo podobna. Może nawet ta nowa jest o jeden zwój więcej, będzie miała. Jeżeli ktoś chce, to niech sobie policzy, kto jest hardkorem. Teraz stop klatkę, widzę, ktoś tutaj liczy i poddaje się, bo się nie da. Ok, Leszek, ile zwoi ma jedno i drugie? Nie, no żartuję. Zakładamy nową sprężynkę iglicy. To nie wyciągamy, bo nie ma iglicy, nie ma sensu. Teraz musimy to naciągnąć i z powrotem założyć tą dwuczęściową, to dwuczęściowe coś, blokadę, tak? I to robimy w ciach. I od góry drugie ciach. Zrzucamy. I teraz to, po prostu ta sprężyna jakby zapobiega temu, żeby to się rozwarstwiło, ona to jeszcze dodatkowo naszą iglicę dociska. I nic się z tym nie stanie. No i co, to po prostu wrzucamy z powrotem dalej. Patrzę, czy nie trzeba wyczyścić, ale nie widzę tutaj nic niepokojącego, więc możemy to z powrotem chować. Wrzucamy nasz zespół igliczny, wrzucamy sobie naszą płytkę oporową. Mam wrażenie, że w Glockach ona ciężej wychodzi. Tutaj jakoś tak mam wrażenie, że tutaj dosłownie siły nawet nie trzeba i ta płytka oporowa jakoś tak działa. Co dalej? Teraz składamy tutaj spust. Dobra, wrzucamy lufę. Wrzucamy sprężynę naszą. Kurczę, to jeszcze wszystko nowe, jak to wszystko chodzi ciężko. No jestem ciekaw, jak ta sprężyna zda egzamin. No i teraz zakładamy i sprawdzimy teraz naszą wagę. Wydaje mi się, że może być ciężej niż u mnie delikatnie. A może nie, może mi się wydaje. Dobrze, to już chodzi. Bardzo przyjemnie. Sam płaski spust strasznie dużo zmienia. Dobra, odpalamy nasze ustrojstwo. Wrzucamy funkcję minimum, maksimum. Zmieniamy nasz unit na kilogramy. No i lecimy z tematem. Czekajcie, 1,58, zerujemy, 1,7, a teraz akurat źle przyłożyłem, to jestem świadom tego. Czyli praktycznie to samo mamy już. Zaczynamy będzie ze zbijaniem spłonek. 1,5, 1,6 kg. Słuchajcie, odnośnie zbijania spłonek, oczekujcie komentarza, który będzie podwieszony. I sam właściciel tej pukawki Wam napisze, czy ona zbija spłonki, czy nie. Myślę, że za około
2-3 tygodnie podepniemy komentarz, żeby ona troszeczkę amunicji przemieliła i dam Wam znać, czy tak mały przebieg wystarczy, żeby założyć tą sprężynę. Tak naprawdę filmik jest bardzo długi, bo dużo Wam gadałem, opowiadałem i tak dalej, ale sama robota, jeżeli byście się za to wzięli, nie musieli gadać do telefonu i tak dalej, to jest około 6-7 może minut. Nie jest to jakiś rocket science, jest to naprawdę proste, nie bójcie się tego. Najgorszy pin jest ten, nie bójcie się go, walcie śmiało, aż będziecie mieli elegancki spust. Dobry plan! Głupi ty kreator. No. No i tak to, moi drodzy, wygląda. Mam jeszcze rozkminę, jako że to jest aluminium, żeby ten spust sobie wypolerować. Nie wiem, czy to dobry pomysł, czy nie. No to co, chłopy? Jak się komuś spodobało, jak się komuś przydało, palnijcie łapkę w górę. Następny filmik, mam nadzieję, że będzie już nagrywany z krzychem ze strzelnicy. Przepraszam Was za taką długą przerwę, ale mówię, i wakacje, wszystko się na to złożyło, naprawdę nie dałem rady tego zrobić, nic nagrać. A myślę, że dużo fajnych, ciekawych tematów nas jeszcze czeka, więc ogólnie te filmiki będą wchodziły co środę, no teraz jako, że była taka przerwa, to Wam wrzucę troszeczkę szybciej ten filmik. Do zobaczenia, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Cześć i czołem, siemka!